spodziewałam się tego brązowego medalu, ponieważ jechałam do Tbilisi z 9 czasem. Tam moim dużym zaskoczeniem było to, że dostałam się w ogóle do finału. Bardzo się cieszyłam chyba bardziej niż z medalu. Bardzo mocno walczyłam o ten, chociaż ten brązowy medal. No i się udało. Podopieczna KS Gwardii Piła w finałowym biegu na 100 metrów uplasowała się na trzeciej pozycji z czasem 11 sekund i 82 setnych. Zwycięstwo mieszkanki powiatu pilskiego cieszy tym bardziej, że był to pierwszy medal dla naszego kraju podczas tych mistrzostw. Klaudia zdobyła także wraz z koleżankami srebrny medal w sztafecie szwedzkiej na 100, 200, 300 i 400 metrów z nowym rekordem Polski. Prezydent miasta wręczył sportsmence podziękowanie i upominek, dodając jednocześnie, że osiągnięcie Klaudii będzie także nagrodzone podczas uroczystej gali Syriuszy w lutym przyszłego roku. Dla samej Klaudii po tak intensywnym miesiącu przyszedł teraz czas na odnowę biologiczną w Międzyzdrojach i dalsze przygotowania do nowego sezonu.